nasz zbawienny. Czyta nam Kościół Święty, Matka Nasza, na drugą niedzielę po Wielkanocy. Lekcję wyjętą z pierwszego listu świętego Piotra, apostoła. Najmilsi, Chrystus cierpiał za nas, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w ślady Jego. A On grzechu się nie dopuścił, ani też zdrada nie powstała w ustach Jego. Gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył. Gdy cierpiał, nie wygrażał się, ale poddawał się sądzącemu niesprawiedliwie. On sam w ciele swoim zaniósł grzechy nasze na krzyż, abyśmy umarłszy dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości. Gdyż przez mękę Jego zostaliście uleczeni. Byliście bowiem jako owce błądzące, ale teraz powróciliście do pasterza i biskupa dusz waszych. I Ewangelią zapisaną u świętego Ewangelisty Jana, którą jako słów Bożych z uszanowaniem powstawszy wysłuchajcie. Onego czasu rzekł Jezus do faryzeuszów: Jam jest pasterz dobrym. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje, lecz najemnik i ten, kto nie jest pasterzem, do którego nie należą owce, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Najemnik zaś ucieka, bo jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Jam jest pasterz dobry. Znam swoje i one mnie znają, jako mnie zna ojciec, a ja znam ojca. I życie swoje oddaję za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i słuchać będą głosu mego. I stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz. Tyle jest słów Ewangelii zapisanych na dzień dzisiejszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jakże wygląda dzisiaj to Boże pastwisko? To pytanie koniecznie musimy sobie zadać z okazji niedzieli dobrego pasterza. Nie potrzeba chyba tutaj wielkich i dogłębnych analiz, żeby dostrzec, że nie wygląda dobrze. Mnóstwo mamy złych pasterzy. Mnóstwo mamy takich pasterzy, którzy pozostając w tym obrazie owiec i pasterza, raczej są skupieni na tym, żeby co wieczór jedną taką owcę zarżnąć i ucztować przy ognisku. Mnóstwo mamy takich pasterzy, którzy w ten czy w inny sposób szukają swojej własnej przyjemności, swoich własnych korzyści materialnych, wszystkiego innego, tylko nie dobra im powierzonych owiec. Takich pasterzy oczywiście sąd Boży nie ominie, a być może i już tutaj na ziemi ludzki sąd sprawiedliwość wymierzy. Jest jeszcze inna i być może najliczniejsza grupa wciąż jeszcze tych złych pasterzy. To są ci, którzy być może nawet trochę dobrej woli mają, ale mnóstwo błędów w ich głowie się zalęgło i nie wiedzą, jak mają się owcami opiekować. I myślą, że najlepiej to owce związać jej pysk i nogi, wrzucić gdzieś do jakiejś stodoły i niech tam siedzi. To są ci pasterze, którzy głęboko do serca wzięli sobie ducha soboru. To są ci pasterze, którzy naprawdę całym sercem to realizują, co sobór wprowadzić chciał. To znaczy otwarcie na ten świat. Kościół, hierarchia kościelna w trakcie soboru ewidentnie, przynajmniej ich większość, była przekonana, że świat to jest dobry, że teraz nadchodzi czas, kiedy wszyscy razem będziemy zdążali do jednego celu. I oczywiście z takim nastawieniem, bo w tym duchu kształceni są dzisiaj kapłani, z takim nastawieniem, takiej wielkiej ufności wobec tego świata. Oczywiście tam są ci, którzy nas nie lubią, są takie poszczególne grupki, ale tak zasadniczo właśnie wszystkie religie i w ogóle ten świat i możni tego świata, władcy tego świata, no, według współczesnej hierarchii
To są przeważnie wszystko ludzie dobrej woli, którzy mają taki sam cel jak my, tak naprawdę. Tak to mniej więcej widzą. Jest to bardzo, bardzo zgodne z tym, tą wizją świata, którą miał Sobór, którą wtedy teolodzy chcieli przeforsować. No i zgodnie z tą wizją, gdy świat idzie w stronę jakiejś zguby, gdy świat podąża ku własnej zgubie, no to wtedy jak ma się zachować Kościół, który jest święcie przekonany, ci ludzie Kościoła są święcie przekonani, że przecież ci ludzie to są ludzie dobrej woli, że oni są wszyscy przekonani, oni wszyscy dążą do tego samego celu, co my. Bezkrytycznie patrzą na ten świat i uważają, że będzie on zdążał do może nie Królestwa Niebieskiego, ale przynajmniej do pokoju i dobrobytu. No i tak mamy dzisiaj tych pasterzy, którzy powtarzają zamożnymi tego świata, że kościoły trzeba zamykać, że bliskość zabija. Mamy tych pasterzy, którzy, pozostając w naszym obrazie, te owce do pastwiska dopuścić nie chcą, bo na tym pastwisku wiatr wieje, komary gryzą i w ogóle mnóstwo niebezpieczeństw czyha. Mamy mnóstwo takich pasterzy, którzy po prostu podążają za tym światem, którzy podążają czy z niewiedzy, czy z jakiejś złośliwości, nie mamy pojęcia, to pewnie w każdym przypadku jest inaczej. Podążają za tym światem i nie wiedzą nic o tym, jak te owce paść należy. Jest pewnie całkiem spora jeszcze grupa takich pasterzy, którzy mają dobrą wolę, którzy w zasadzie chcą dobra tych sobie powierzonych owiec, ale nie potrafią, nie wiedzą jak. I nic dziwnego, skoro w dużej mierze zostali właśnie uformowani w tym duchu pokoju z tym światem, w tym duchu naiwności. Tak, że ten świat jest dobry, wszystkie religie są dobre i tylko źli są ci, którzy twierdzą inaczej. Tylko ci są źli właśnie, którzy uważają, że religie, inne religie są błędne. Tylko ci są źli, którzy przypominają, że Kościół przecież potępia, czy to islam, czy buddyzm, czy jakąkolwiek, czy protestantyzm, czy jakąkolwiek inną religię. Tylko ci w tej teologii są źli. No i oczywiście kapłani, wychodząc po takiej formacji, czy też deformacji z seminarium, kiedy kładziono im właśnie to do głowy, no to oni nawet jak chcą tym duszom dać, to co oni mogą tym duszom dać? Jeśli sami nie wchłonęli wcześniej prawdziwej duchowości, duchowości Kościoła. Jeśli kształcono ich w duchu pojednania z tym światem, nie kształcono ich w duchu ascezy, walki z własnymi pożądliwościami, jeśli nie kształcono ich właśnie w cnotach kardynalnych, jeśli nie kształcono ich jaki jest nasz prawdziwy cel, jak do niego zdążać, jeśli to wszystko było właśnie w duchu pojednania ze wszystkim, bez ducha walki, no to cóż tacy pasterze mogą dać? Nawet jak chcą, to dać niewiele mogą. Dlatego ta grupa chyba szczególnie potrzebuje naszej modlitwy. Bowiem, no właśnie, mają zasadniczo dobrą wolę. I tutaj bez wątpienia potrzeba tej modlitwy, żeby dostrzegli, żeby znaleźli w sobie odwagę, żeby podjąć te decyzje, które są potrzebne, żeby naprawdę duszę do zbawienia prowadzić. Żeby naprawdę być duszpasterzem, a nie najemnikiem, chcąc, nie chcąc. Najemnikiem, który nie wie, jak się tymi owcami zająć, który nie wie, gdzie je prowadzić. Dobry pasterz natomiast zna swoje owce, one jego znają. Dobry pasterz wie, gdzie jest pastwisko, gdzie trzeba te owce zaprowadzić. Dobry pasterz prowadzi do tabernakulum, prowadzi do Pana Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Prowadzi do ołtarza, do ofiary, bo tutaj przelewa się krew Pana Jezusa. Dobry pasterz tutaj pragnie przyprowadzić, bowiem tutaj jest pokarm dla naszej duszy. I pasterz, który tego nie robi,
pasterz, który nie chce przyprowadzić dusz do tabernakulum, nie jest żadnym pasterzem. Módlmy się i za tych pasterzy, którzy próbują się zajmować owcami, którzy chcą przyprowadzić te dusze do tabernakulum, do ołtarza, gdzie jest sprawowana ofiara, bo przecież i oni narażeni są na grzechy i błędy i być może bardziej niż kiedykolwiek potrzebują tej modlitwy. Zastanówmy się, jakże bardzo inaczej wyglądałby dzisiaj świat, gdybyśmy mieli dobrych pasterzy, gdybyśmy mieli więcej dobrych pasterzy. Ileż więcej można by było osiągnąć, gdyby Kościół dzisiaj od samej góry do samego dołu, od papieża przez rzymskie instytucje, episkopaty, po zwykłych wiejskich proboszczów i wikarych. Gdyby ten Kościół dzisiaj powiedział to, co należy. Gdyby powiedział nie, kościołów nie zamykamy. Dusze mają przychodzić do Pana Jezusa, do ołtarza, do tabernakulum. Gdyby Kościół to dzisiaj powiedział, gdyby sprzeciwił się tym nieludzkim ograniczeniom, gdyby sprzeciwił się wszystkim tym prześladowaniom, jak wiele można by było wtedy osiągnąć? Jakże inaczej mógłby wyglądać nasz świat, mogłoby wyglądać nasze społeczeństwo, gdyby Kościół był dzisiaj zdrowy? Dlatego kryzys Kościoła nie tylko przynosi ogromne szkody dla zbawienia dusz, nie tylko w tej perspektywie wiecznej, co oczywiście jest najważniejsze, ale na wszystkich płaszczyznach to sprawia, że zdążamy ku przepaści. To i na tej płaszczyźnie społecznej prowadzi do katastrofy. No bo właśnie, Kościół, który ślepo podąża za tym światem, zamożnymi tego świata, naiwnie wierząc, że oni ku dobru nas prowadzą, ten Kościół prowadzi swoje owce ku zgubie. A mogłoby być tak inaczej, a mogłoby wciąż jeszcze Kościół miałby taką siłę przebicia, gdyby od samej góry do dołu się sprzeciwił, gdyby mówił prawdę, gdyby walczył o to, żeby dusze mogły przystąpić do sakramentów świętych. Gdyby powiedział jasno, głośno, że dusz nie można odciągać od sakramentów. Jakże wiele można byłoby osiągnąć. Dlatego w tą niedzielę dobrego pasterza prośmy gorliwie o dobrych pasterzy. Prośmy o takich pasterzy, którzy porzucą wszystkie te błędne nauki. Którzy porzucą wszystkie te nauki, które odciągają ludzi od ołtarza. Wszystkie te nauki, które dewastują ołtarz, które zamieniają go w stół, które zmuszają ludzi do zasłaniania twarzy, nawet w samym Kościele. Wszystko to, co odciąga od krwi Pana Jezusa. Wszystko to, co sprawia, że ona nie dociera tak, jak powinna do dusz. Prośmy o to, aby tak jak Pan Jezus nam polecił, żniwo wielkie, robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników do winnicy swojej. Niechże Pan uwolni nas już od tych najemników. Niechże Pan zlituje się nad swoim Kościołem, uwolni nas od najemników i obudzi tych dobrych pasterzy. Pokaże im, co zrobić trzeba. Niech Pan naprawdę da nam dobrych, świętych kapłanów. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.